Raków Częstochowa zagra na nowym stadionie prawdopodobnie już w kwietniu. Niekończąca się historia jednak będzie miała swoje zakończenie. Do połowy lipca cały projekt ma zostać skończony, ale już w kwietniu drużyna będzie mogła zadebiutować na nowym obiekcie przy ulicy Limanowskiego. Wizualizacja nowego stadionu została przedstawiona przez Urząd Miasta. Nie jest to jednak ten sam projekt, który przygotowano w 2018 roku. Stadion będzie spełniał wszystkie wymogi PKO Ekstraklasy. Nawet tutaj na tym stadionie, który pewnie jego pojemność i warunki nie będą w pełni odzwierciedlały naszych potrzeb jako klubu stale rozwijającego się. Natomiast wierzymy, że tutaj będzie nam po prostu łatwiej. Koszt całej inwestycji wyniesie 17 milionów złotych. Ministerstwo Sportu przekaże na budowę 10 milionów, a nie tak jak na początku zapowiadano, 20. Resztę kwoty zapłaci miasto Częstochowa. Jeśli zespół będzie dalej się rozwijał, to możliwa będzie rozbudowa nowego stadionu. Jest to obiekt modułowy, który będzie można ewentualnie nieco rozbudować. Oczywiście w ramach możliwości, jakie daje lokalizacja przy ulicy Limanowskiego. Czerwono-niebiescy aktualnie zajmują trzecie miejsce w piłkarskiej Ekstraklasie.